Witam wszystkich, Bartosz mówi, Wieczorynka. Wieczorynka na temat przełęczy Diatłowa. Jednak sam fakt, sam ten przebieg wydarzeń na przełęczy Diatłowa, ta oficjalna wersja, która krąży po YouTubie już od jakiegoś czasu, tych filmów mnóstwo można znaleźć. Streszczę to tylko, nie będę powtarzał tych informacji, ponieważ mam Wam do przekazania zupełnie coś innego. Nowe tropy w sprawie rozwiązania tejże bardzo mrocznej zagadki. Wszystko dzieje się na Uralu, daleki Ural, wschód, daleko. To są ziemie takiego ludu Mansów. Ponoć bardzo spokojny lud, nie wadzi nikomu. Tam to się wszystko rozegrało w roku 1959. No, dosyć dawno temu zginęło 9 młodych ludzi. Wyszli w góry, chcieli zdobyć szczyt Otorten. Otorten, i tutaj tłumaczenia nazwy tegoż szczytu są różne w internecie. Ja znalazłem Martwa Góra, inni mówią, że to znaczy w tym ichnym języku nie idź tam. Różne tłumaczenia, także jeżeli ktoś zna jeszcze jakieś inne, to niech napisze w komentarzu Otorten i jego tłumaczenie, jak tam to znalazł. Młodzi ludzie wyszli, żeby zdobyć tenże szczyt. Przewodnikiem, niejako organizatorem tej wyprawy, no takim szefem tychże zdobywaczy gór był Igor Diatłow. 23 lata wówczas miał, zapaleniec, miłośnik właśnie zdobywania gór, szczytów. On był, był studentem z Uralskiego Instytutu Politechnicznego w Swierdłowsku. Swierdłowsk to obecnie się nazywa ta miejscowość Jekaterynburg. Także no, grupa studentów z tego, no, on im przewodził, 9 osób, były 2 panie i 7 panów. Wcześniej było 8 panów, natomiast no, jeden nie wyruszył w całą tą wyprawę, ponieważ jedne źródła piszą, że kontuzja, jakaś taka kontuzja fizyczna, inne, że jakieś problemy żołądkowe, różne źródła, ale to jest nieważne, ponieważ no, nie wziął udziału w tejże wyprawie, został, przeżył, ta 9 poszła. Już Wam przytoczę imiona chociażby tych młodych ludzi. Igor, Juri, Zinadia, Ludmiła, Aleksander, Rustern, Juri i Siemion. Także to były te osoby, jak mówiłem na początku, Igor Diatłow, no, główny szef tejże wyprawy. W tamtych rejonach właśnie podnóża góry Otorten, oni byli znani, bo oni co jakiś czas gdzieś tam coś łazili po górach. No, miejscowa ludność ich znała, bo to jest, wiecie, to jest w małych miejscowościach to tak jest, że pojawia się ktoś obcy, ktoś z zewnątrz, no to miejscowi zwracają uwagę, no, że ktoś taki jest, no i co on tutaj, a oni poznali się, bo byli mili, uśmiechnięci, weseli, no młodzi ludzie, studenci po prostu z pasją zwiedzania, zdobywania szlaków, zwiedzania gór, tego wszystkiego, no bardzo to lubili. Postanowili wybrać się na ten szczyt zimą, w styczniu. Zimno, prawda? Tylko też musicie wiedzieć, że na Uralu te zimy, no to nie są tak jak u nas, że chlapa i -2 i to jest ho, bardzo zimno. Tam temperatura okolicy minus tam 20, minus 30, także dosyć zimno. Czemu zimą? Ponieważ Igor Diatłow tą wyprawę na Otorten traktował jako taki sprawdzian, trening przed jego planowanym zdobyciem Arktyki. Także on chciał sobie poćwiczyć zimą, no bardzo, bardzo podobne warunki. Także no, pojechali i jak to tam wszystko, co się działo. No, wyruszyli w styczniu, mieli się odezwać 12 lutego, ślad po nich zaginął. Dopiero rodzina 12 lutego mieli wysłać telegram najpóźniej, no i po tym fakcie rodziny tychże młodych ludzi no, wymogły na władzach wówczas sowieckich. No, też musicie, słuchając tejże opowieści, przyjąć
takie informacje, no to była Rosja sowiecka, tak? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, komuna, i to nie taka komuna też jak u nas, tak? U nas to mówiono, że Polska to było najweselszy barak w całym obozie socjalistycznym, tam ta komuna była naprawdę taka fest. Także no, władze też niechętnie, no ale w końcu wysłały tę ekspedycję. To, co się potem okazało, oczywiście wszystko jakoś tam próbowano to zamieść pod dywan, jakoś tam, żeby tego nie ujawniać, no cenzura i tak dalej, takie rzeczy, no trudno, żeby o tym jakoś głośno mówić. Ruszyła ekspedycja, znaleziono na początku sam namiot, później co tam się działo. Ponad kilometr od namiotu przy ogromnej sośni natknęli się na pozostałości małego ogniska i pierwsze ciała nagie. Wiadomo już było, że doszło do jakiejś tragedii. Ratownicy zawrócili i ruszyli tyrarierą, sondując śnieg. Najpierw znaleziono ciało Igora, a potem dwa kolejne. Widać było, że ofiary mrozu usiłowały dojść do namiotu. W tych warunkach bez butów i odzieży nie mieli szans na przeżycie, zmarli z wychłodzenia. To jest, tak brzmi relacja, jak to tam wyglądało. Potem dopiero bodajże po 2-3 miesiącach odnaleziono resztę ciał tych młodych właśnie ludzi. I już wam, jak oni wyglądali. Spoczywali w niewielkim jarze. Zwłoki miały obrażenia. Jeden ze znalezionych miał pękniętą czaszkę. Kolejne obrażenia typowe dla zderzenia pieszego z ciężarówką. Tak to jest w źródle napisane. Jednak najdziwniejsze rany odniosła Ludmiła. Studentka nie miała połowy twarzy, oczodoły pozbawione gałek ocznych i wyrwany język. I wtedy właśnie pojawił się, no, w głowach, umysłach śledczych, tych badaczy tejże zbrodni, no, że morderstwo. No najnormalniej w świecie, no, takie rzeczy. No ale co? Te ziemie wokół tejże góry, to są ziemie ludu Mansów. Na Mansowie, no taka jest o nich opinia, że lud spokojny. Nie wadził nikomu, więc no raczej na początku jakoś nie wzięli tego w ogóle ci śledczy pod uwagę. To było w 59 roku, bardzo, bardzo dawno temu, chociażby nawet z mojego punktu widzenia. No i przez lata ta historia w różnych tam wersjach, bo wiadomo, no człowiek człowiekowi gdzieś tam jeden przepisał, odczytał coś. Na internecie mnóstwo tychże wersji zdarzeń jest. Ja tam, mówię, przedstawiłem to, co jedną, co znalazłem, bo to, że się zdarzyła tragedia, jest fakt, a dokładnie co, kto, jak, zaraz będziemy próbować dochodzić do tego, co było dalej. W tym roku, w styczniu, na rosyjskim takim, no, portalu znak.com, oczywiście do tego artykułu na znaku również będzie link, ponieważ no, korzystałem chociażby ze zdjęć tam umieszczonych, także zobaczę, chcę wam pokazać. No nie wiem, czy będziecie chcieli tam zaglądać. W każdym razie pewne zdjęcia zechcę wam pokazać. Tam właśnie się pojawiły informacje o nowych jakichś tam tropach. Policja rosyjska prowadziła dochodzenie w sprawie jakiegoś tam wymuszenia rozbójniczego. Właścicielem tejże broni okazał się Anatolij Stiepoczkin. Człowiek 72 lata, no ale jak się później okazało, że ta broń, no, ma swoją dłuższą historię, a on wszedł w jej posiadanie już po fakcie zaistnienia, no, tegoż wymuszenia. No i zaczął im opowiadać, chociaż mi na początku to jakoś tam mu nie dodawało się, tak? No, nie wiedział za bardzo, o co chodzi. I opowiedział im historię o pewnym tajemniczym myśliwym. Stąd tytuł na miniaturce, Przełęcz Diatłowa, tak? Tajemniczy myśliwy. Już wam mówię, co on takiego opowiedział. To były lata, chyba 70, coś koło tego. Oczywiście Rosja Radziecka, firmy państwowe, więc on też, no i oczywiście w komunizmie obowiązek pracy, więc każdy musiał gdzieś pracować, on pracował też, chociaż widoczny wcześniej na zdjęciach
pan Stiepoczkin. Tutaj macie zdjęcie, no on też był myśliwym, też posiadał swoją broń. No i ale pracował w takim kolumnie transportu zakładu elektrotechnicznego. No i dostał prikaz, tak, że jedź Anatolii do takiej miejscowości Saran Paul i stamtąd przywieź 6 ton ryb. A więc wsiadł Anatolii w swoją ciężarówkę, wyruszył w drogę właśnie w tamtym kierunku. Po drodze zauważył namiot. Koło namiotu upalowany łoś. Nikogo, żywej duszy nie ma. No zobaczył, że jest coś, no leży, pojechał dalej. Przypominam, tam to było 59 rok, to już jest troszeczkę później. Jak już mu załadowali, no to odległości w Rosji to nie są takie jak, nie wiem, tam z Warszawy do Gdańska. No to już tam są odległości bardziej solidne. Przypomnę, Ural, zimno, ciemno, głucho wszędzie. Także wracał, no i patrzy dalej. Ten namiot stoi, ale już pojawił się tam człowiek, ognisko. No to on się zatrzymał się, no i także pogadać z nim, no. Myśliwy zaproponował mu, no, że go przenocuje, no bo w nocy jechać, zima przecież, on ma ognisko, łosia tutaj i tak dalej. No to Anatolii z szoferki dwie flaszki wyciągnął, tamten również jakiegoś samogona miał, no i usiedli sobie, dwóch facetów sobie w nocy rozmawia. No i o czym oni rozmawiali? Tutaj oczywiście też pojawiały się komentarze, że chyba za dużo wypili, bo być może poniosła ich trochę fantazja. No i ten się go pyta, Anatoli, kierowca tejże ciężarówki, pyta się tego myśliwego, on mówi, słuchaj, jak to? Zostawiasz namiot, tak? Zostawiasz mięcho na zewnątrz, na wierzchu. Nie boisz się, że ktoś ci to jakoś podprowadzi? No i tenże myśliwy mówi, cytuję, jak ktoś weźmie, to my poznamy, wymierzymy sprawiedliwość. My tutaj jesteśmy gospodarzami. Jak ktoś z nami z dobrem, to my dobrem odpłacimy. Natomiast jeśli ktoś ze złem, to znajdziemy. Tak to był. Tenże myśliwy był przedstawicielem takiej grupy, tak jak tam byli Mansowie, to mniej troszeczkę znana, mniejsza społeczność. On był przedstawicielem, to jest ta społeczność Hunt. Tak oni się nazywali. I dalej sobie rozmawiają, no bo ten mówią, no, że tutaj tak mu ładnie wytłumaczył, no ten kierowca nie miał się czego obawiać, no co, z dobrem przyszedł, no dwie butelki dobra miał ze sobą, prawda? Też tego nic mu tam krzywdy nie zrobił. I sobie dalej dyskutują, no i ten mu opowiada. Była kiedyś grupa turystów, która w górach zbezcześciła święte miejsce, pieczarę. Mieli nawet ukraść składane tam dary. Wtedy szamani wezwali myśliwych i ruszyli w pościg. I tamci rozprawili się z turystami. Pasuje? Pasuje, no ale nic do niczego się to nie dodawało Anatoliowi, bo jak już mówiłem wcześniej, cenzura, no to nie była jakaś tam super ekstra powszechnie znana historia. Nikt tam sobie chociażby przy piwie nie opowiadał tego, no on to usłyszał, no i tyle. No ale jak już im się dobrze gadało i tak dalej, no to myśliwy mówi, że on ma broń uszkodzoną, strzelbę. No to doszło nawet między nimi do handlu wymiennego. Stiepoczkin dał mu swoją działającą strzelbę, wziął zepsutą i dostał jeszcze jako bonusik pieska. Taki handel, to było wiele, wiele lat temu, no on teraz to opowiada. No i jak można by to było dalej patrzeć? No czy rzeczywiście ta ekipa zbezcześciła jakieś tam miejsce, czy tam coś takiego było? Nie wiadomo. Jest taki człowiek, Juri Kuncewicz, też prowadzi stronę, on jest można by powiedzieć ekspertem od spraw Dyatłowa i on uważa, że to jest mało prawdopodobne, no bo to studenci, no to nie, niekoniecznie, no on tu nie uważa jakoś tam, że super ekstra to musi być, niekoniecznie musi być prawdą, ale rzeczywiście jest coś takiego, jest tam takie miejsce, które jest
miejscem dla tych mansów święte. Jest takie miejsce, jest taka grota, pieczara. Ekspedycja wędrowała prawym brzegiem Łozwy. Zgodnie z przekazami jest to święte miejsce ukraińskiego ludu, a szczególnie jaskinia tak zwana Uszmińskaja. W tych okolicach pod koniec lat 30. wędrował archeolog i etnograf Czernicow i miał miejscowych przewodników. No to jest ważne, to ja mogę Wam też tak podpowiedzieć, jakbyście jechali gdzieś w takie kraje mniej cywilizowane chociażby niż Europa, pojechali gdzieś, nie wiem, w okolice Afryka, tak, kontynent afrykański, no ja akurat byłem Wybrzeże Kości Słoniowej, no to tam pierwsza zasada była to sobie wziąć miejscowego przewodnika, chociaż miasto Abidjan, w którym byłem, no stolica państwa, no ale też trudno się tam zgubić, no tyle, no ale trzeba mieć miejscowego przewodnika, bo on zawsze mniej więcej, zawsze może coś pomóc, jego pomoc nie kosztuje zbyt dużo, ale zawsze warto mieć tam bylca po swojej stronie. I tak samo tenże archeolog i etnograf miał takowego, no i szli, ale mówi, hej, hola, dalej nie idziemy, święte miejsce, koniec i tam już dalej wejść nie można. Tutaj taka informacja bardziej no, dla wszystkich wojujących feministek. Otóż no, miejsce święte, ale tym bardziej przez to, że święte dla mansów, no, tam zakaz zbliżania się w ogóle kobiet był. Kobiety tam nie mogły się zbliżać. Jak tutaj mówią przekazy stare, kobiety mansów musiały okrążać leśnymi duktami okolice jaskini, czyli nie to, że one se przejdą. Tak to jest, że właśnie no, kobiety tam nie powinny się zbliżać. A w całej ekipie Diatłowa kobiet było sztuk dwie. Tak? No więc i to właśnie jedna z nich no, najbardziej została oszpecona. Jak wygląda ta jaskinia? Składa się z dwóch kompleksów, ponieważ no, ona została w jakikolwiek tam sposób trochę przebadana w roku 2000. Także już mówię, składa się z dwóch kompleksów, do niższego poziomu bez specjalnego sprzętu można się dostać tylko zimą, a oni właśnie szli też zimą, gdy spada poziom wody i właśnie ci studenci mogli tam wejść, bo gdyby szli latem, to tam byłaby woda, nikt by tam nie wszedł, a tutaj no szli, no jaskinia, być może zaszli, no przez to sprofanowali to święte miejsce. Także archeolog Siergiej Czerkin w 2000 roku no, potwierdził niejako, że ta jaskinia jako miejsce takiego kultu mogła być już używana nawet 10 tysięcy lat wcześniej. Tam znaleziono czaszki trzech niedźwiedzi i nie to, że po prostu ktoś zjadł niedźwiedzia, tak, ogryzł kości i została czaszka, tylko właśnie te przedmioty, ich nie wiem, czy zdobienia, czy cokolwiek, no w każdym razie te przedmioty zostały uznane jako takie rytualne, że to jednak rzeczywiście coś tam w tej jaskini mogło być, jakieś rytuały odbywane. Co dalej można Wam powiedzieć na ten temat? No jeżeli chodzi o tą samą jaskinię, na tej stronie znak.com tam jest też informacja na temat takiej rodziny, która jest określana jako rodzina B. No, B kropka, no w skrócie, no, żeby nazwiska nie podawać. Wywodzi się oczywiście z mansów. W 1937 roku już były zapiski, w sensie tak, no, jakieś dokumenty dotyczące tejże rodziny, ale wśród tych, znaczy te zapiski były tam gdzieś przy tych partyjnych sprawach, no. Ponieważ właśnie oni w tej jaskini organizowali różnego rodzaju uroczystości. No i wiecie, no, komuna, a tutaj jakieś czary mary w jaskini, ludy tam gdzieś na Uralu sobie odprawiają, no to już im się to nie podobało. Szczególnie, że wspomniany przeze mnie myśliwy, ten jeden z hantów, tak, no to też tam ci hantowie no, mieli też na pieńku z władzą radziecką. Tutaj ci w jaskini czary mary, to wszystko jakoś tam się ze sobą może łączyć. Już tutaj Wam mówię z tej rodziny B, Nikita,
On był określany mianem kułaka i on wykorzystywał miejscowy lud właśnie przez to jakieś tam przywiązanie i tak dalej. I skazano go na kilka lat więzienia. Także widzicie, no, był wrogiem władzy ludowej. Ta jaskinia, miejsce święte, można tam się dostać tylko i wyłącznie zimą. Tutaj kierowca opowiada, że spotkał jednego z tych myśliwych, którzy no, mogli wziąć udział w tejże całej akcji. I teraz ja wam opowiem, jak to mogło wszystko wyglądać. Taką hipotezą na wytłumaczenie tego, co stało się w styczniu 59 roku, jest to, iż właśnie ktoś z rodziny B, czy grupa jakichś tam, nie wiem, członków rodziny tejże B, którzy odprawiali tam to wszystko, oni właśnie tak mocno nastraszyli tychże turystów, że posłużono się różnego rodzaju jakimiś tam ziołami, jakimiś tam mieszankami, żeby rozpali ten, że po prostu wywołali u nich jakieś halucynacje, przez to oni się rozpierzchli i tak dalej, i tak dalej. Sam namiot, o którym mówię, że wszędzie się pojawia, że był rozpruty od wewnątrz. Taka oficjalna wersja, tutaj też mówią, że ten namiot, ekspertami od badania tegoż namiotu byli po prostu, były to jakieś tam krawcowe, które one stwierdziły, że musiał być rozpruty od wewnątrz. No, druga, ta wersja, którą ja znalazłem, mówi, że był rozcięty od zewnątrz, że przestraszyli tychże ludzi właśnie z powodu zbezczeszczenia tegoż świętego miejsca. I to by się pokrywało z tym, co opowiadał myśliwy, tak? Że grupa turystów zbezczeszczyła, tutaj podniósł się larum, no i myśliwi, tak jak on mówił, no, jak ktoś ruszy, my znajdziemy, wytrofimy i tą karę jakąś tam sprawiedliwą według ich mniemania, no to ukażą ich po prostu tak po swojemu. Co więcej, no tam w ogóle to jest tak, no, że całe te Ural, Syberia i tak dalej, to nie jest tak, że to jest, jeżeli chodzi o różnego dziwne sprawy, jakaś tam pustynia, tak? Tam ponoć też z lotu ptaka, no tak gdzieś z góry, no można też coś, jakieś takie wyryte znaki na ziemi, można też coś tam dopatrzeć, niczy tak jak tym bodajże Nazca, tak? Tam gdzieś takie, to na Syberii takie coś też jest, no ludy tamte, one żyją tam od wieków, mają swoją tradycję, wierzenia, historię i tak dalej. Czy cała ta cywilizacja jakoś tam, to nie są jacyś ludzie, którzy jakoś tam chłoną ten internet, potrzebują tego wszystkich tych nowości, no raczej nie, także mają swoje wierzenia, swoje święte miejsca. No i dla nich no, taką karą za zbezczeszczenie takowych miejsc świętych, no to jest jedna. Jak mówiłem, do tych jaskiń kobiety nie powinny się w ogóle zbliżać, nawet ich mijać obok, a tam, no, jeżeli rzeczywiście oni weszli, coś tam, jakieś dary nawet zabrali, zbezcześcili to miejsce, no to tym kobietom stąd właśnie takie obrażenia, o jakich mówiłem w przypadku bodajże Ludmiły, tak, że żeby wam tutaj nie skłamać, tak, te największe rany odniosła Ludmiła, gdzie nie miała połowy twarzy, oczodoły pozbawione gałek ocznych i wyrwany język. No, może te oczy, że coś widziała, język, że coś tam, nie wiem, się wypowiadała, czy... No, takie rzeczy się stały. No i tutaj taki ślad na rosyjskim portalu się pojawił, że to właśnie mogło być przez to, że no ten myśliwy i tak dalej to wszystko opowiedział, że nie żadne UFO, nie żadne podróże w czasie, nie żadne eksperymenty wojskowe, nie żadne czary-mary, tylko najnormalniej w świecie zemsta miejscowych za sprofanowanie świętego miejsca.
To tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To była Wieczorynka. Oczywiście napiszcie w komentarzu przede wszystkim, no jakbyście znaleźli jakieś jeszcze inne tłumaczenie nazwy tejże góry. Otorten. No ja znalazłem, mówię, nie idź tam. Znalazłem też Martwa Góra, ale w internecie jest mnóstwo tego typu prób wytłumaczenia z języka właśnie mansu. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Bartosz mówił. Witam wszystkich. Bartosz mówi. Wieczorynka. Wieczorynka na temat przełęczy Diatłowa. Jednak sam fakt, sam ten przebieg wydarzeń na przełęczy Diatłowa, ta oficjalna wersja, która krąży po YouTubie już od jakiegoś czasu, tych filmów mnóstwo można znaleźć. Streszczę to tylko, nie będę powtarzał tych informacji, ponieważ mam Wam do przekazania zupełnie coś innego. Nowe tropy w sprawie rozwiązania tejże bardzo mrocznej zagadki. Wszystko dzieje się na Uralu, daleki Ural, wschód, daleko. To są ziemie takiego ludu mansów. Ponoć bardzo spokojny lud, nie wadzi nikomu. Tamto się wszystko rozegrało w roku 1959. No, dosyć dawno temu zginęło 9 młodych ludzi. Wyszli w góry, chcieli zdobyć szczyt Otorten. Otorten, i tutaj tłumaczenia nazwy tegoż szczytu są różne w internecie. Ja znalazłem Martwa Góra, inni mówią, że to znaczy w tym ichnym języku nie idź tam. Różne tłumaczenia, także jeżeli ktoś zna jeszcze jakieś inne, to niech napisze w komentarzu o Torten i jego tłumaczenie, jak tam to znalazł. Młodzi ludzie wyszli, żeby zdobyć tenże szczyt. Przewodnikiem, niejako organizatorem tej wyprawy, no takim szefem tychże zdobywaczy gór był Igor Diatłow. 23 lata wówczas miał zapaleniec, miłośnik właśnie zdobywania gór, szczytów. Był studentem z Uralskiego Instytutu Politechnicznego w Swierdłowsku. Swierdłowsk to obecnie się nazywa ta miejscowość Jekaterynburg. Także no, grupa studentów z tego, no, on im przewodził, 9 osób, były 2 panie i 7 panów. Wcześniej było 8 panów, natomiast no, jeden nie wyruszył w całą tą wyprawę, ponieważ jedne źródła piszą, że kontuzja, jakaś taka kontuzja fizyczna, inne, że jakieś problemy żołądkowe, różne źródła, ale to jest nieważne, ponieważ no, nie wziął udziału w tejże wyprawie, został, przeżył. Ta 9 poszła, już Wam przytoczę imiona chociażby tych młodych ludzi. Igor, Juri, Zinadia, Ludmiła, Aleksander, Rustern, Juri i Siemion. Także to były te osoby, jak mówiłem na początku, Igor Diatłow, no, główny szef tejże wyprawy. W tamtych rejonach właśnie podnóża góry Otorten, oni byli znani, bo oni co jakiś czas gdzieś tam coś łazili po górach. No, miejscowa ludność ich znała, bo to jest, wiecie, to jest w małych miejscowościach to tak jest, że pojawia się ktoś obcy, ktoś z zewnątrz, no to miejscowi zwracają uwagę, no, że ktoś taki jest, no i co on tutaj, a oni poznali się, bo byli mili, uśmiechnięci, weseli, no młodzi ludzie, studenci po prostu z pasją zwiedzania, zdobywania szlaków, zwiedzania gór, tego wszystkiego, no bardzo to lubili. Postanowili wybrać się na ten szczyt zimą, w styczniu. Zimno, prawda? Tylko też musicie wiedzieć, że na Uralu te zimy, no to nie są tak jak u nas, że chlapa i -2 i to jest ho, bardzo zimno. Tam temperatura okolicy minus tam 20, minus 30, także dosyć zimno. Czemu zimą? Ponieważ Igor Diatłow tą wyprawę na Otorten traktował jako taki
sprawdzian, trening przed jego planowanym zdobyciem Arktyki. Także on chciał sobie poćwiczyć zimą, no bardzo, bardzo podobne warunki. Także no, pojechali i jak to tam wszystko, co się działo. No, wyruszyli w styczniu, mieli się odezwać 12. Tam w tej jaskini mogło być jakieś rytuały odbywane. Co dalej można Wam powiedzieć na ten temat? No, jeżeli chodzi o tą samą jaskinię, na tej stronie znak.com, tam jest też informacja na temat takiej rodziny, która jest określana jako rodzina B. No, B kropka, no w skrócie, no, żeby nazwiska nie podawać. Wywodzi się oczywiście z Mansów. W 1937 roku już były zapiski, w sensie takie, no, jakieś dokumenty dotyczące tejże rodziny, ale wśród tych, znaczy te zapiski były tam gdzieś przy tych partyjnych sprawach, no, ponieważ właśnie oni w tej jaskini organizowali różnego rodzaju uroczystości. No i wiecie, no, komuna, a tutaj jakieś czary-mary w jaskini, ludy tam gdzieś na Uralu sobie odprawiają, no to już im się to nie podobało. Szczególnie, że wspomniany przeze mnie myśliwy, ten jeden z Hantów, tak, no to też tam ci Hantowie, no, mieli też na pieńku z władzą radziecką. Tutaj ci w jaskini czary-mary, to wszystko jakoś tam się ze sobą może łączyć. Już tutaj Wam mówię, z tej rodziny B, Nikita, on był określany mianem Kułaka i on wykorzystywał miejscowy lud właśnie przez to jakieś tam przywiązanie i tak dalej i skazano go na kilka lat więzienia. Także widzicie, no, był wrogiem władzy ludowej, ta jaskinia, miejsce święte, można tam się dostać tylko i wyłącznie zimą. Tutaj człowiek, kierowca opowiada, że spotkał jednego z tych myśliwych, którzy no, mogli wziąć udział w tejże całej akcji. I teraz ja wam opowiem, jak to mogło wszystko wyglądać. Taką hipotezą na wytłumaczenie tego, co stało się w styczniu 59 roku, jest to, iż właśnie ktoś z rodziny B, czy grupa jakichś tam, nie wiem, członków rodziny tejże B, którzy odprawiali tam to wszystko, oni właśnie tak mocno nastraszyli tychże turystów, że posłużono się różnego rodzaju jakimiś tam ziołami, jakimiś tam mieszankami, żeby rozpali ten, że po prostu wywołali u nich jakieś halucynacje, przez to oni się rozpierzchli i tak dalej, i tak dalej. Sam namiot, o którym mówię, że wszędzie się pojawia, że był rozpruty od wewnątrz. Taka oficjalna wersja, tutaj też mówią, że ten namiot, ekspertami od badania tegoż namiotu byli po prostu, były to jakieś tam krawcowe, które one stwierdziły, że musiał być rozpruty od wewnątrz. No, druga, ta wersja, którą ja znalazłem, mówi, że był rozcięty od zewnątrz, że przestraszyli tychże ludzi właśnie z powodu zbezczeszczenia tegoż świętego miejsca. I to by się pokrywało z tym, co opowiadał myśliwy, tak, że grupa turystów zbezczyściła, tutaj podniósł się larum, no i myśliwi, tak jak on mówił, no, jak ktoś ruszy, my znajdziemy, wytrofimy i tą karę jakoś tam sprawiedliwą według ich mniemania, no to ukażą ich po prostu tak po swojemu. Co więcej, no, tam w ogóle to jest tak, no, że całe te Ural, Syberia i tak dalej, to nie jest tak, że to jest, jeżeli chodzi o różnego dziwne sprawy, jakaś tam pustynia, tak? Tam ponoć też z lotu ptaka, no, tak gdzieś z góry, no, można też coś, jakieś takie wyryte znaki na ziemi, można też strzelbę. No to doszło nawet między nimi
między nimi do handlu wymiennego. Stiepoczkin dał mu swoją działającą strzelbę, wziął zepsutą i dostał jeszcze jako bonusik pieska. Taki handel, to było wiele, wiele lat temu, no i on teraz to opowiada. No i jak można by to było dalej patrzeć. No czy rzeczywiście ta ekipa zbezcześciła jakieś tam miejsce, czy tam coś takiego było? Nie wiadomo. Jest taki człowiek, Juri Kuncewicz. Też prowadzi stronę, on jest można by powiedzieć ekspertem od spraw Diatłowa i on uważa, że to jest mało prawdopodobne, no bo to studenci, niekoniecznie, no on tu nie uważa jakoś tam, że super ekstra to musi być, niekoniecznie musi być prawdą, ale rzeczywiście jest coś takiego, jest tam takie miejsce, które jest miejscem dla tych mansów święte. Jest takie miejsce, jest taka grota, pieczara. Ekspedycja wędrowała prawym brzegiem Łozwy. Zgodnie z przekazami jest to święte miejsce ukraińskiego ludu, a szczególnie jaskinia tak zwana Uszmińskaja. W tych okolicach pod koniec lat 30. wędrował archeolog i etnograf Czernicow i miał miejscowych przewodników. No to jest ważne, to ja mogę wam też tak podpowiedzieć, jakbyście jechali gdzieś w takie kraje mniej cywilizowane chociażby niż Europa, pojechali gdzieś, nie wiem, w okolice Afryka, tak, kontynent afrykański, no ja akurat byłem wybrzeże Kości Słoniowej, no to tam pierwsza zasada była to sobie wziąć miejscowego przewodnika, chociaż miasto Abidjan, w którym byłem, no stolica państwa, no ale też trudno się tam zgubić, no tyle, no ale trzeba mieć miejscowego przewodnika, bo on zawsze mniej więcej, zawsze może coś pomóc, jego pomoc nie kosztuje zbyt dużo, ale zawsze warto mieć tambylca po swojej stronie. I tak samo tenże archeolog i etnograf miał takowego, no i szli, ale mówi, hej, hola, dalej nie idziemy, święte miejsce, koniec i tam już dalej wejść nie można. Tutaj taka informacja bardziej no, dla wszystkich wojujących feministek. Otóż no, miejsce święte, ale tym bardziej przez to, że święte dla mansów, no, tam zakaz zbliżania się w ogóle kobiet był. Kobiety tam nie mogły się zbliżać. Jak tutaj mówią przekazy stare, kobiety mansów musiały okrążać leśnymi duktami okolice jaskini, czyli nie to, że one se przejdą. Tak to jest, że właśnie no, kobiety tam nie powinny się zbliżać. A w całej ekipie Diatłowa kobiet było sztuk dwie. Tak? No więc i to właśnie jedna z nich no, najbardziej została oszpecona. Jak wygląda ta jaskinia? Składa się z dwóch kompleksów, ponieważ no, ona została w jakikolwiek tam sposób trochę przebadana w roku 2000. Także już mówię, składa się z dwóch kompleksów, do niższego poziomu bez specjalnego sprzętu można się dostać tylko zimą, a oni właśnie szli też zimą, gdy spada poziom wody i właśnie ci studenci mogli tam wejść, bo gdyby szli latem, to tam byłaby woda, nikt by tam nie wszedł, a tutaj no szli, no jaskinia, być może zaszli, no przez to sprofanowali to święte miejsce. Także archeolog Siergiej Czerkin w 2000 roku no, potwierdził niejako, że ta jaskinia jako miejsce takiego kultu mogła być już używana nawet 10 tysięcy lat wcześniej. Tam znaleziono czaszki trzech niedźwiedzi i nie to, że po prostu ktoś zjadł niedźwiedzia, tak, ogryzł kości i została czaszka, tylko właśnie te przedmioty, ich nie wiem, czy zdobienia, czy cokolwiek, no w każdym razie te przedmioty zostały uznane jako takie rytualne, że to jednak rzeczywiście coś tegoż wymuszenia. No i zaczął im opowiadać, chociaż mówię, na początku to jakoś tam mu nie dodawało się, tak? No nie wiedział za bardzo o co chodzi i opowiedział im historię o pewnym tajemniczym myśliwym. Stąd tytuł na miniaturce Przełęcz Diatłowa, tak? Tajemniczy myśliwy. Już wam mówię, co on takiego opowiedział.
To były lata chyba 70., coś koło tego. Oczywiście Rosja Radziecka, firmy państwowe, więc on też, no i oczywiście w komunizmie obowiązek pracy, więc każdy musiał gdzieś pracować, on pracował też. Chociaż widoczny wcześniej na zdjęciach pan Stiepoczkin, tutaj macie zdjęcie, no on też był myśliwym, też posiadał swoją broń. No i ale pracował w takim kolumnie transportu zakładu elektrotechnicznego. No i dostał prikaz, tak, że jedź Anatolii do takiej miejscowości Saran Paul i stamtąd przywieź 6 ton ryb. No więc wsiadł Anatolii w swoją ciężarówkę, wyruszył w drogę właśnie w tamtym kierunku. Po drodze zauważył namiot. Koło namiotu upolowany łoś. Nikogo, żywej duszy nie ma. No zobaczył, że jest coś, no leży, pojechał dalej. Przypominam, tam to było 59 rok, to już jest troszeczkę później. Jak już mu załadowali, no to odległości w Rosji to nie są takie jak, nie wiem, tam z Warszawy do Gdańska. No to już tam są odległości bardziej solidne. Przypomnę, Ural, zimno, ciemno, głucho, wszędzie. Także wracał, no i patrzy dalej. Ten namiot stoi, ale już pojawił się tam człowiek, ognisko. No to on się zatrzymał się, no i także pogadać z nim, no. Myśliwy zaproponował mu, no, że go przenocuje, no bo w nocy jechać, zima przecież, on ma ognisko, łosia tutaj i tak dalej. No to Anatolii z szoferki dwie flaszki wyciągnął, tamten również jakiegoś samogona miał, no i usiedli sobie, dwóch facetów sobie w nocy rozmawia. No i o czym oni rozmawiali? Tutaj oczywiście też pojawiały się komentarze, że chyba za dużo wypili, bo być może poniosła ich trochę fantazja. No i ten się go pyta, Anatoli, kierowca tejże ciężarówki, pyta się tego myśliwego, mówi, słuchaj, jak to? Zostawiasz namiot, tak? Zostawiasz mięcho na zewnątrz, na wierzchu. Nie boisz się, że ktoś ci to jakoś podprowadzi? No i tenże myśliwy mówi, cytuję, jak ktoś weźmie, to my poznamy, wymierzymy sprawiedliwość. My tutaj jesteśmy gospodarzami. Jak ktoś z nami z dobrem, to my dobrem odpłacimy. Natomiast jeśli ktoś ze złem, to znajdziemy. Tak to był. Tenże myśliwy był przedstawicielem takiej grupy, tak jak tam byli Mansowie, to mniej troszeczkę znana, mniejsza społeczność. On był przedstawicielem, to jest ta społeczność Hunt. Tak oni się nazywali. I dalej sobie rozmawiają, no bo ten mówią, że tutaj tak mu ładnie wytłumaczył, no ten kierowca nie miał się czego obawiać, no co, z dobrem przyszedł, no dwie butelki dobra miał ze sobą, prawda? Też tego nic mu tam krzywdy nie zrobił, i sobie dalej dyskutują, no i ten mu opowiada. Była kiedyś grupa turystów, która w górach zbezcześciła święte miejsce, pieczarę. Mieli nawet ukraść składane tam dary. Wtedy szamani wezwali myśliwych i ruszyli w pościg. I tamci rozprawili się z turystami. Pasuje? Pasuje, no ale nic do niczego się to nie dodawało Anatoliowi, bo jak już mówiłem wcześniej, cenzura, no to nie była jakaś tam super ekstra powszechnie znana historia. Nikt tam sobie chociażby przy piwie nie opowiadał tego. No on to usłyszał, no i tyle. No ale jak już im się dobrze gadało i tak dalej, no to myśliwy mówi, że on ma broń uszkodzoną z tego lutego. Ślad po nich zaginął. Dopiero rodzina 12 lutego mieli wysłać telegram najpóźniej, no i po tym fakcie rodziny tychże młodych ludzi, no, wymogły na władzach wówczas sowieckich, no też musicie słuchając tejże opowieści przyjąć takie informacje, no to była Rosja Sowiecka, tak, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, komuna, i to nie taka komuna też jak u nas, tak? U nas to mówiono, że Polska to było najweselszy barak w całym obozie socjalistycznym. Tam ta komuna była naprawdę taka fest. Także no, władze też niechętnie, no ale w końcu wysłały tę ekspedycję.
To, co się potem okazało, oczywiście wszystko jakoś tam próbowano to zamieść pod dywan, jakoś tam, żeby tego nie ujawniać, no cenzura i tak dalej, takie rzeczy, no trudno, żeby o tym jakoś głośno mówić. Ruszyła ekspedycja, znaleziono na początku sam namiot, później co tam się działo. Ponad kilometr od namiotu przy ogromnej sośni natknęli się na pozostałości małego ogniska i pierwsze ciała nagie. Wiadomo już było, że doszło do jakiejś tragedii. Ratownicy zawrócili i ruszyli tyrarierą, sondując śnieg. Najpierw znaleziono ciało Igora, a potem dwa kolejne. Widać było, że ofiary mrozu usiłowały dojść do namiotu. W tych warunkach bez butów i odzieży nie mieli szans na przeżycie, zmarli z wychłodzenia. To jest, tak brzmi relacja, jak to tam wyglądało. Potem dopiero bodajże po 2-3 miesiącach odnaleziono resztę ciał tych młodych właśnie ludzi. I już wam, jak oni wyglądali. Spoczywali w niewielkim jarze. Zwłoki miały obrażenia. Jeden ze znalezionych miał pękniętą czaszkę. Kolejne obrażenia typowe dla zderzenia pieszego z ciężarówką. Tak to jest w źródle napisane. Jednak najdziwniejsze rany odniosła Ludmiła. Studentka nie miała połowy twarzy, oczodoły pozbawione gałek ocznych i wyrwany język. I wtedy właśnie pojawił się w głowach, umysłach śledczych, tych badaczy tejże zbrodni, że morderstwo. No najnormalniej w świecie takie rzeczy. No ale co? Te ziemie wokół tejże góry to są ziemie ludu Mansów. Na Mansowie taka jest o nich opinia, że lud spokojny. Nie wadził nikomu, więc raczej na początku jakoś nie wzięli tego w ogóle ci śledczy pod uwagę. To było w 59 roku, bardzo, bardzo dawno temu, chociażby nawet z mojego punktu widzenia. No i przez lata ta historia w różnych tam wersjach, bo wiadomo, człowiek człowiekowi gdzieś tam jeden przepisał, odczytał coś. Na internecie mnóstwo tychże wersji zdarzeń jest. Ja tam przedstawiłem jedną, co znalazłem, bo to, że się zdarzyła tragedia, jest fakt, a dokładnie co, kto, jak, zaraz będziemy próbować dochodzić do tego, co było dalej. W tym roku, w styczniu, na rosyjskim takim portalu znak.com, oczywiście do tego artykułu na znaku również będzie link, ponieważ korzystałem chociażby ze zdjęć tam umieszczonych, także zechcę chcę wam pokazać. Nie wiem, czy będziecie chcieli tam zaglądać. W każdym razie pewne zdjęcia zechcę wam pokazać. Tam właśnie się pojawiły informacje o nowych jakichś tam tropach. Policja rosyjska prowadziła dochodzenie w sprawie jakiegoś tam wymuszenia rozbójniczego. Właścicielem tejże broni okazał się Anatolij Stiepoczkin. Człowiek 72 lata, ale jak się później okazało, że ta broń ma swoją dłuższą historię, a on wszedł w jej posiadanie już po fakcie zaistnienia